Dzisiaj deszczowy dzień w Warszawie, więc nie specjalnie poszalejemy, ale też na co dzień, umówmy się, rzadko kto ma czas na jakieś szaleństwa. Droga nie służy do wyczynów, to my zawsze mówimy o tym, że bezpieczeństwo jest elementem stałym. Warto o tym pamiętać, dlatego że celem jest tak naprawdę dojechanie do celu i dojechanie do bliskich, na spotkanie, do pracy, whatever. Ważne jest to, żeby przede wszystkim dojechać bezpiecznie, żeby nie robić ani sobie, ani nikomu dookoła żadnej krzywdy. Dzisiaj mamy okazję uczestniczyć w teście, gdzie BMW udostępniło nam wszystkie samochody elektryczne. No z wyjątkiem i5, bo i5 na razie jest tylko do pokazania na stojąco, w sensie tylko wewnątrz salonu. To gruby błąd, dlatego że rejestracja tego samochodu jakoś nie mogła im zająć dłużej czasu i można było po prostu na tą i5 przyciągnąć nie tylko świrów elektromobilności jak my, ale po prostu wszystkich. Natomiast bierzemy to, co jest, tak? Dzisiaj jeździmy BMW iX w wersji M60. I to jest bardzo przyjemny pojazd, przypominający o tym, że SUV-y potrafią być bardzo drapieżne. Na co dzień jeździmy wersją 40, czyli wersją o nieco mniejszej ilości koni mechanicznych i nieco mniejszym zasięgu. To jest taka wersja już taka dopakowana z bajerami za pewnie 700-800 tysięcy złotych. Nie ma znaczenia tak naprawdę dokładna kwota, bo za każdym razem konfigurację samochodu dobieracie albo pod swoje fantazje, możliwości, albo korzystacie z tych konfiguracji, które są dla Was na przykład dostępne, bo spieszycie się z zakupem, albo na przykład dealer ma dla Was bardzo dobrą ofertę. No co się zresztą zanosi, to o tym będę jeszcze opowiadał. Z samochodami elektrycznymi tak się teraz porobiło, że to jest rynek absolutnie klienta. Korzystajcie z tego, bo to jest moment, w którym możecie zamawiać, przebierać, patrzeć, co dealerowi nie zeszło, co im stoi na placu i uzyskanie opustów nawet 20% dzisiaj w marce premium nie jest czymś super, ale to nie będzie trwało wieczność. W związku z tym, jeśli myślicie o zakupie samochodu o nieco wyższej wartości z segmentu premium, to dzisiejszy kształt rynku, on zachęca do negocjacji. Przy całym oczywiście zachowaniu proporcji, że taki samochód kosztuje 600, a niewiele mniejszy iX1 zaczyna się od 220-240 tysięcy złotych, więc to jest kwestia po pierwsze zasobności, po drugie no ile chcecie przeznaczyć pieniędzy na zakup samochodu. Nie drajwujcie się wartością opustu, bo to jest trochę tak jak zakupy w sklepie, gdzie wszystkie etykiety do Was krzyczą, że 50% taniej, tak? Tylko nie wiadomo, jaka była ta pierwotna oferta. BMW iX jest dzisiaj samochodem dojrzałym? Nie, dojrzałem to chyba nie jest najlepszy opis. BMW iX to jest dzisiaj samochód, który już jest produkowany od prawie 2 lat. To jest samochód, który już wyszedł z wieku dziecięcego. To jest samochód, który już udowodnił, że design BMW-ki ma swoje własne miejsce i że można, że pozostali designerzy mogą się też wiele od BMW-ki nauczyć. Ja wyłączę na wszelki wypadek telefon, żeby nie było to wstydu. Dobrze, to korek. BMW w modelu iX stała się samochodem już nie tak bardzo odjechanym, już się trochę opatrzyła, już trochę ludzie zrozumieli, że te same elementy można spotkać w następnych modelach, że panoramiczny wyświetlacz stał się BMW standardem, tak jak w podobnych markach tej samej klasy, więc to jest akurat bardzo dobra decyzja. BMW, co jest bardzo dla mnie ciekawe, też udowodniło, że materiały, które są wykorzystywane do wykończenia pojazdów, że one się nie starzeją. Szczerze mówiąc, ja jak zamawiałem BMW, to trochę się obawiałem tego, czy te jakieś tam pseudo-eko, te plastikowe różne historie, czy one nie będą się niszczyły, czy one nie będą się szybciej starzały. No bo, no umówmy się, samochód głównie stoi pod chmurką, ultrafiolet to nie żarty, więc to są wszystko rzeczy, które spodziewałem się, że będą ulegały
zużyciu, zniszczeniu szybciej. No więc nie. Dzisiaj wsiadam do samochodu, który ma przejechane 270 km, czyli to jest w miarę nowy pojazd w stanie fabrycznym. I powiem Wam, że rzeczy takie, które mają najczęściej kontakt z człowiekiem, na przykład, nie wiem, kierownice, jakieś boczki, fotele, to są wszystko te rzeczy, które w moim półtorarocznym samochodzie są w tym samym stanie. I to nie dlatego, że jakoś nadspodziewanie dbam o pojazd, ale dlatego, że te materiały są po prostu porządne. Ja nie sądziłem, że będę dzisiaj chwalił iX-a, ale może zgodnie z tym, że każda pliszka swój ogonek chwali, będę dzisiaj zachwycał się iX-em. Będę zachwycał się iX-em nie tylko z powodu mocy, którą oferuje przy napędzie na obie osie, i nie tylko tym, że wydaje mi się, że ten model ma tylnią oś skrętną, co jest cudownym wynalazkiem i każdemu życzę, żeby przejechał się samochodem z pneumatycznym zawieszeniem i jednocześnie ze skrętną tylnią osią, dlatego że ten samochód zachowuje się w ruchu ulicznym oraz na trasach szybkiego ruchu inaczej. To nie jest jakaś dramatyczna różnica, nie jeździ nagle na dwóch kołach zamiast na czterech, ale komfort jazdy i przewidywalność tego, jak się zachowa samochód, są miłym zaskoczeniem. I to mówię absolutnie jako wielki fan pneumatycznego zawieszenia i skrętnej tylniej osi. Od czasu, kiedy dzięki uprzejmości BMW Polska przejechałem się i siódemką na trasie z Warszawy do Gdańska. Powiem Wam, naprawdę, zupełnie inna jazda. iX w wersji 60-ki, daje bardzo dużo radości z dynamiki. No, nie będę tego w żaden sposób demonstrował, bo jest deszcz, korek, Wisłostrada, to nie jest miejsce, gdzie można przekraczać ograniczenia prędkości. Teraz mamy ograniczenie do 70, jadę 67. Po prostu czasem też trudno mi uwierzyć, jaki jestem święty. A BMW iX jest przepiękne w środku, dlatego że starzeje się wolniej niż myślałem, nie tylko jeśli chodzi o materiały. O materiałach opowiadałem, natomiast jeszcze jest design. I powiem Wam, design BMW-ki raczej spodziewałem się, że będzie dosyć szybko odchodził w przeszłość. Natomiast wydaje się, że BMW iX starzeje się w taki sposób jak BMW i3. To znaczy, że BMW i3 już dawno nie jest projektowane, a nadal klienci chcieliby to kupować, pytają o możliwość kupienia, chcieliby tym jeździć i ten samochód, jak dzisiaj do niego wsiadacie, no to właściwie się po prostu nie starzeje. A to, co jest dla mnie zachwycające, ale nie mam Wam jak tego pokazać, dlatego że niestety jak włączę audio i będę chciał Wam puścić jakiś utwór muzyczny, to oczywiście YouTube mi później skasuje ten materiał, mówiąc, że naruszam prawa autorskie, więc no nie za bardzo mi przychodzi do głowy, jak Wam to pokazać, ale w tej wersji wyposażenie audio to jest Bowers & Wilkins. No i kurno, po prostu tak, Bowers & Wilkins. I powiem Wam, brzmi przepięknie. Brzmi przepięknie, ja słucham muzyki takiej, no nie wiem jak to nazwać, no, takiej bogatej, wysokiej w niskie tony. Jak słuchaliście kiedyś 30 Seconds to Mars, to jest właśnie taka muzyka, gdzie w produkcji albo w postprodukcji muzyki tam te basy i wysokie tony są bardzo uwidaczniane, więc ta rozpiętość wydaje się taka nieco szersza, więc słyszę w tym samochodzie bardzo czyste, wysokie tony i jednocześnie powiem Wam, gdzieś tu pode mną w fotelach są dodatkowe głośniki basowe, gdzie powoduje, że tony niskie, także słyszycie. To naprawdę jest warte, bo to są warunki zbliżone do warunków koncertowych, gdzie muzykę nie tylko słyszycie, ale także czujecie tkankami miękkimi. To, co jest bardzo fajne, to nowy system. Muszę się zorientować, czy przypadkiem w moim iX-ie to nie powinien być już ten sam system, a mianowicie mam na przykład podgląd rzeczy związanych z odległością, z pilnowaniem pasa ruchu i tak dalej na przednim wyświetlaczu. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się to, że to jest zbędny gadżet. Na dzisiaj widzę, że to jest rozwiązanie fajne, pasujące i gadające zresztą systemu bezpieczeństwa w tym samochodzie. Ja jestem w ogóle wielkim fanem, jak jest zestrojone BMW iX, bo to jest dla mnie taki samochód wymyślony od początku, żeby był samochodem przyszłości. I to nie chodzi o to, że ja na co dzień jeżdżę iX-em i dlatego go tak chwalę, ale powiem Wam, mam okazję jeździć różnymi samochodami. Przed chwilą wróciłem ze Stanów Zjednoczonych, gdzie też jeździłem najróżniejszymi pojazdami. I powiem Wam, że po powrocie do Europy wsiadłem do swojego iX-a
i byłem absolutnie zachwycony tym, jak on ze mną gada. Ale to nie chodzi o przyzwyczajenie, tylko chodzi o możliwości techniczne tego pojazdu i to, jak on się z wami komunikuje. Jest oczywiście mniej pokręteł, mniej różnego rodzaju przycisków, ale ten samochód, moim zdaniem, z tych różnych pojazdów, którymi jeżdżę, no, on po prostu wyjątkowo dobrze sobie radzi w komunikacji z kierowcą. BMW iX jest także samochodem, który całkiem przyzwoicie się sprzedaje. Widziałem ostatnio wyniki sprzedaży i powiem wam, że o ile modele typu XM to tak nie do końca, o ile i7, którą na poprzednim materiale omawiałem i jeździłem po obwodnicy Warszawy, to i7 elektryczna chyba jest atrakcyjnym samochodem, ale nie w Polsce. Nie z uwagi na cenę, tylko po prostu na profil pojazdu. I wreszcie iX1, który moim zdaniem jest skazany na sukces z uwagi na to, jaki to jest fajnie, dobrze zestrojony samochód i atrakcyjny cenowo, bo on tam kosztuje od 220-240 tysięcy złotych, to powiem wam, iX jest zaskakującym sukcesem rynkowym w BMW, mimo tego, że jest to samochód, który wydaje się, że jest taki o półkę wyżej, bo to jest SUV, bo to jest jednak zaawansowana technologia, bo to jest także cenowo bolesna decyzja. Natomiast ja jestem absolutnie przekonany, że X będzie się jeszcze długo, długo dobrze sprzedawał, bo to jest samochód, w którym jak ostatnio na przykład rozmawiałem z moim prawnikiem, to mój prawnik mówi, wiesz co, namówiłeś mnie, jeździłem elektrycznym Kia, jeździłem elektrycznym Volkswagenem ID5, zastanawiałem się też nad Buzzem, ale czy Buzz to na pewno jest samochód dla prawnika, no ale na koniec dnia stwierdziłem, dobrze, to jeszcze się przejadę iX-em, bo kiedyś mi pokazywałeś i akurat dealer mógł mi go wypożyczyć na weekend i mówi, no już wiem, że zachorowałem na iX-a, że, dlatego, że ten samochód po prostu zachowuje się, wygląda inaczej niż inne samochody, znacznie lepiej i że to jest to, czego chciałem. A jest to człowiek, który na co dzień jeździ dosyć wysiloną wersją BMW serii 5, więc też no, potrafi korzystać z samochodu. Deszczowy dzień nie sprzyja, a jednocześnie wokół mnie lata pan z Octavią Kombi, byłoby głupio się przekonać, że Octavia Kombi no, nie ma takiej automatyki i bezpieczeństwa jak BMW, więc spróbujemy zaraz zmienić gdzieś pas, wjedziemy gdzieś w miasto i się urwiemy tam pan. Bardzo fajnym elementem BMW iX, o czym zawsze mówię, jest head-up display. I head-up display, na który kiedyś jeszcze nie widziałem, jak działa w szczegółach, narzekałem, że to jest właściwie to samo, co oferuje konkurencja. Nic bardziej mylnego, konkurencja nie oferuje tej jakości head-up displaya. Oczywiście mam swoją uwagę, ale to jest uwaga uniwersalna, że niestety head-up bardzo słabo działa z Apple CarPlay, więc to jest jakiś taki minus, który chciałbym, żeby BMW nad nim popracowała, ale się na to nie zanosił, bo pewnie Apple chce po prostu za to duże opłaty licencyjne. Bardzo przyjemną niespodzianką dla mnie jest to, że jak siedzę w iX-ie i dojeżdżam teraz do BMW X7, który jest przede mną, a to jest największy dzisiaj produkowany BMW, to powiem wam, nie mam w ogóle wrażenia, że X7 jest większa. Co więcej, zrobiłem u dealera sobie taki test, gdzie możecie zobaczyć na jednym z moich postów na mój samochód EV, gdzie postawiłem swojego iX-a obok BMW X7 i rozmiarowo to może na długość X7 jest dłuższa ze 3-4 cm. Natomiast szerokość i wszystkie inne parametry to jest właściwie ten samochód, to jest to samo. Jak zrównałem te samochody lusterko do lusterka, to z tyłu wygląda to dokładnie tak samo, z przodu X7 jest o te 3-4 cm dłuższa. A jeśli chodzi o miejsce wnętrza, pewnie nie uwierzycie w to, ale moim zdaniem, a jeździłem, miałem przyjemność jeździć X7, moim zdaniem w BMW iX jest więcej miejsca niż w BMW X7. No i to chyba tyle, co powinienem opowiadać. Żeby nie było tak, że to jest taka laurka, bardzo nie podoba mi się to po przejażdżkach innymi BMW-kami i też innymi pojazdami w Stanach. Bardzo mi się nie podoba to, że designerskie fotele w iX-ie są takie, że nie dają pełnego podparcia pod uda. Ja mam 1,90 m, co oznacza, że nogi mam po prostu długie, po prostu jak poziomica. I to powoduje, że teraz jak siedzę, a siedzę już w takiej pozycji, takiej nawet bym powiedział z siedziskiem podniesionym trochę, tak żeby mieć podparcie, to powiem wam tak, połowa mojego uda jest podparta, połowa wisi w powietrzu, co jest nonsensowne. Co jest nonsensowne, tak to nie powinno wyglądać.
No ale nie da się w żaden sposób tego fotela wydłużyć i nawet jak się śmiałem do Państwa z BM-ki, jestem w stanie im zaproponować jakąś dopłatę, żeby mi zmienili fotele na takie, które będą miały to siedzisko dłuższe. No oni oczywiście obśmiali się jak fretki, że nie ma takiej, nie oferują takiej usługi. No więc cóż. Z fajnych rzeczy, mając porównanie z BMW i7, którym jeździłem przed chwilą, i X daje Wam, no nie nazwałbym tego przewagą, ale daje Wam taką większą świadomość tego, co się dzieje dookoła pojazdu, dlatego że siedzicie wyżej. Dlatego że siedzicie wyżej i to nie tylko pozwala Wam podejrzeć, co ludzie robią w samochodach obok, ale też, co jest moim zdaniem bardzo ważne, to Wam pozwala lepiej planować swój ruch w korku, na światłach, na skrzyżowaniu. To niby nie jest dużo, myślę, że to jest 5, może 7 centymetrów, a jednak jest tak, że w samochodzie typu SUV widzicie więcej i jako kierowca, być może nieuprawnienie, ale czujecie się bezpiecznie. Oczywiście znam wszystkie minusy SUV-u, że to jest masa, że to jest niepotrzebna zwali droga, że wozi się głównie jedną osobę. Wszystko to znam, absolutnie. Natomiast jeżeli wasze życie jest podzielone tak 50-50 pomiędzy życie miejskie a życie podmiejskie, to wydaje się, że na dzisiaj bryła typu SUV nie ma konkurencji. Nie ma konkurencji. Już nie mówiąc o tym, że napęd elektryczny nie ma konkurencji, tak? Bo to już pewnie wiecie z moich materiałów wideo. To chyba tyle, jeśli chodzi o BMW i X w wersji 60-tki. No, powiem Wam tak, to jest samochód w takiej kompletacji topowej. Audio, o którym mówiłem, jest absolutnie powalające na kolana. To jest naprawdę duża różnica. Tylnia oś skrętna robi różnicę i jest bardzo ciekawym rozwiązaniem i zawieszenie pneumatyczne, godne polecenia. To jestem pewien, że jeśli życie mi na to pozwoli, jeśli finanse mi na to pozwolą, to następny mój samochód będzie wyposażony w pneumatykę z tyłu. Dlatego, że ta pneumatyka z tyłu realizowana przez BMW to jest jedna z lepszych rzeczy, jakimi jeździłem. Dawno, dawno temu jeździłem biukiem takim dwudrzwiowym, który się nazywał Regal. Biuk Regal, który biuk wtedy się chwalił tym, że ma zawieszenie. Pierwszy samochód z zawieszeniem z tworzywa sztucznego. Nie mam pojęcia, jaki element był tam zrobiony z tworzywa sztucznego. Ale pamiętam, że biuk był taki mocno amerykański, taki bujający się. Wiecie, że jak przejechaliście przez podwójną jakąś taką poprzeczną przeszkodę, to ten samochód tak się bardzo mocno bujał góra, dół i wtedy się uspokajał. W zawieszeniu pneumatycznym BMW to jest zrobione jeszcze lepiej, dlatego że teraz przejechałem przez wyniesione przejścia i ten samochód wjeżdża przednią osią, tylnią, zjeżdża przednią, tylnia oś zjeżdża i natychmiast w tym samym ruchu gasi całe drganie samochodu, co powoduje, że w ogóle nie macie takiego wrażenia, że przejeżdżacie przez jakąś przeszkodę, że to was bujnie, że to będzie takie... No w moim X-ie tego nie mam, więc na przykład jak mam ten samochód tak zapakowany, to bujnięcie takie do dołu tylnią osią jest takie nieprzyjemne, tak? Że czujecie, że no, coś poszło nie tak. A tu jest to po prostu piękne, sprężyste, eleganckie. No i to chyba wszystko. No, BMW X. Pojazd już trochę opatrzony, pojazd już trochę otrenowany. Nie wszystkie rzeczy mi się podobają, to takie pseudo stare złoto. Myślę, że to jest kwestia jakiegoś gustu. Myślę, że jeżeli już robią elementy ozdobne w starym złocie, to później wstawianie obok oszczotkowanego aluminium, które udaje stal. Może to jest stal? Poprawia. W każdym razie srebrnego, ciemno-szarego metalu jest takie trochę szczypioni przyłatał. Brawa za BM-kę, że poszła śladem Tesli i że zaczęła unowocześniać system operacyjny, który się tutaj dzieje. Te zmiany nie są jakieś bardzo dramatyczne, one są raczej symboliczne, ale nie ulega wątpliwości, że ktoś nad tym pracuje, że komuś się chce, że ktoś to testuje, że to jest kolejna iteracja bardzo udanego systemu informatycznego, pokładowego, samochodowego. To absolutnie BMW trzeba to oddać. No i chyba tyle. No, co się zmieniło? Wydaje mi się, że zmieniły się elementy drewniane i one się chyba zmieniły na niekorzyść. Cholera wie. W każdym razie wyglądają tak jakoś tandetnie i plastikowo.
Natomiast cała reszta to jest absolutnie BMW X, czyli samochód premium, samochód z bardzo zrywnym zestawem napędowym. Samochód, który prosi się, żeby pojechać nieco szybciej. Samochód, który spokojnie zrobi z Wami 550-650 km, w zależności od tego, jak bardzo będziecie go katowali. I jednocześnie samochód, który pozwoli Wam cieszyć się przestrzenią wtedy, kiedy będziecie chcieli pojechać z przyjaciółmi, znajomymi, z dziewczyną, z rodziną, whatever. To każde z tych rozwiązań absolutnie w BMW X gorąco polecam. Mam doświadczenie z trasy do Chorwacji w układzie 2 plus 2, w sensie no, małżeństwo z dwójką nastolatków i to bardzo miłe doświadczenie, absolutnie BMK. Byłbym zapomniał. Szklana szyba, która się przyciemnia, nie przyciemnia, nie wiem, czy widać, nie widać. BMW tutaj czegoś nie przemyślało i to nie jest dobre rozwiązanie. BMW powinno w następnym modelu X, jeśli taki będzie, powinno jednak pójść w stronę, żeby przednia szyba zaczynała się od wycieraczek i kończyła się na tylnej klapie. I za coś takiego bardzo chętnie dopłacę, bo powiem Wam, że spędzam w samochodzie tyle godzin, że chciałbym, żeby ten samochód był nie tylko od strony technicznej doskonałością, i moim zdaniem iX właśnie taki jest, ale też żeby od strony designu, żeby był dopracowany, bo to, co pokazywałem też w BMW i7, w BMW jakoś nikt nie zadał sobie trudu, żeby wziąć kierowcę i powiedzieć: panie, niech pan patrzy na wprost, uwaga, patrzy na wprost, gdzie się panu kończy pole widzenia? No pole widzenia, tu już nie widzę swojej ręki, a to jest jeszcze tak ze 3 cm przed początkiem szklanego dachu, czyli ten szklany dach jest dla nikogo. Ten szklany dach jest kompletnie źle zaprojektowany, w niewłaściwym miejscu, kompletny nonsens. To po prostu powinna być jedna tafla szkła. I kto widział, jak wygląda Lucid, miałem okazję jeździć testowo Lucidem w Monachium w tym roku. To jest przepiękne doświadczenie pojazdu, który jest dobrze zestrojony, który ma gigantyczną przednią szybę, który daje podobny poziom komfortu. No, z tą małą poprawką, że kosztuje nieco ponad 1 000 000 zł. Więc znowuż rozmawiamy o tym, czy samochód osobowy kosztuje 1 000 000, czy samochód osobowy, który Wam ma służyć jako narzędzie, czy jest warty 1 000 000. To wszystko oczywiście zależy od Waszych możliwości finansowych albo od Waszych możliwości sfinansowania tego za pomocą narzędzi typu leasing, kredyt, cokolwiek takiego.